Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na live'aju z Assassin's Creed 2. Jej. U mnie bardzo cieplutko, żeby nie powiedzieć, że upały. Ale na razie się jeszcze nie roztapiam, więc jest dobrze. Już słyszałam, że u niektórych tam zimno, Syberie jakieś i te sprawy. Powiem wam, że dzisiaj się totalnie przejadłam. Jestem tak najedzona. Już dawno nie byłam tak przejedzona jak dzisiaj. Normalnie. Ledwo siedzę. Tak, w Minecrafta będzie można z nami zagrać. Minecraft będzie po 21. Nad morzem zimno. No, tam zawsze jest jakiś taki wiaterek, więc różnie to z tą pogodą nad morzem. Hejo, hejo. No, biedna Gabi musi siedzieć w swetrze. O, cześć Jacek. Dobrze, Aniu, że nie jesteś ze śniegu, bo byś nam się roztopiła, no. Dobrze, że nie jestem jak ten Olaf z Krainy Lodu. Dobra. Musimy się wczytać. Wczytaj. Nie wiem, na czym ja tam skończyłam. Chyba skończyliśmy w willi. Tak mi się wydaje. Aha, i znowu mamy drgawki, więc... Wow, po prostu asasyn mnie rozwala, jak zwykle. Trzeba go... Tak, wiem, że jest Assassin's Origins. Nie musicie mi o tym przypominać w reklamach. Hej, hej. Może pomaga przetrwać gorące dni. No, pod tym względem może jest fajne, że praktycznie jak są takie upały, to jednak nad morzem czuć ten, tą bryzę. Jednak jest trochę chłodniej. Natomiast tu na południu, gdzie ja mieszkam, to jest masakra podczas takich wielkich upałów, bo wtedy jest totalna duchota, po prostu się nie idzie oddychać, więc... No, współczuję chorym. Nie wiem, jak wy to robicie. Już którąś osobę z rzędu... Którąś osobę z rzędu spotykam, która jest chora w... Właśnie... W okresie, nie wiem, letnim już właściwie. Ja zazwyczaj, jak już choruję, to mi się zdarza prędzej na jesień, albo jak jest przejście właśnie z zimy do wiosny, czy coś takiego. Natomiast... No, zazwyczaj latem nie choruję. Okej. Mapa. Mapa to najlepszy wyznacznik. Dokąd mamy iść? Tu mamy wspomnienie. Aha, bo myśmy... To było do Florencji, prawda? Tak. A myśmy jeszcze w Toskanii zostawili masę zadań do zrobienia. Więc my do Toskanii pójdziemy. Popędzimy. No, nie, tu. Nie potrzebuję szkolenia bojowego już. Czy gdzieś powinien być nasz konik? Gdzie jesteś, koniku? Wistawia? Ja zawsze mam grypę pomiędzy jesienią a zimą. Wow, no co się dzieje z tym koniem? What the fuck? Cześć, Krzosu! Cały dzień chce ci się spać. O, to mi dla odmiany nie chce się spać, ale to pewnie dlatego, że ogólnie byłam dzisiaj dużo na dworze.
zazwyczaj... Znaczy powiem tak, codziennie nie wychodzę z domu. Więc jak nie wychodzę z domu, to zazwyczaj wtedy mi się chce bardziej spać. Przeskocz to. Czekaj, bo ja nie... nie, ja miałam do skani tam. O, tu jakiś porzucony koń. Czyżby mój? Tak, chcę do Toskanii. O co chodzi w tej grze? O matko. Jesteśmy asasynem i zabijamy. No, należymy do tajnego bractwa asasynów, którzy, takich skrytobójców, którzy wykańczają templariuszy, bo mamy z nimi napięku i... no. I szukamy rajskiego jabłka. O, to tak z grubsza. Szukamy rajskiego jabłka. Dobra, z tego co pamiętam, to tu były zlecenia zabójstw, jeszcze jakieś bijatyki i właśnie i kurierskie rzeczy, więc zajmijmy się tym. Poprzejeżdżajmy trochę ludzi. No czemu by nie? Popędzimy na przełaj. Skaczemy po dachach i zabijamy innych. No. Powiem wam, że zaczęłam ostatnio, znaczy wróciłam ostatnio do Wiedźmina 3, bo bardzo długo w niego nie grałam, aczkolwiek jak grałam, to skończyłam praktycznie na samym początku, więc dużo nie przeszłam wtedy i teraz wróciłam sobie z powrotem, gram, aczkolwiek niestety muszę grać na najniższych ustawieniach praktycznie, bo no, Wiedźmin ma swoje wymagania. I powiem wam, że jest strasznie trudno, zwłaszcza, że nie wiem, ciężko mi tam wbić ogólnie drugi poziom, jakby drugi level w Wiedźminie, bo jakoś tak nie idzie mi to zbyt dobrze i tam jest chyba wypowiedzie. Au, przepraszam, że cię napadam. Zwykłe południce mnie zabijają tak bardzo i wszystko mnie zabija tak bardzo, że ja tam umieram co 5 sekund. No Yennefer jeszcze nie poznałam. Jeszcze nie miałam tej przyjemności oprócz tego wstępu, który był na samym początku. Ała, no czemu mnie popychasz? Co ja ci zrobiłam? Boże, co za ludzie. Dobra, dodajmy z nią. Taki idiotek, za którego wyszła. Pobij niewiernego męża. Z przyjemnością. To znaczy, że muszę wyciągnąć... Nie, pięści, nie pieniądze. Prosiłabym, żeby moderzy informowali o tym, kiedy będzie MC, bo mi się już nie chce o tym cały czas gadać. Ewentualnie na czacie, bo... Ja przecież przeszłam Wiedźmina 3 ze wszystkimi dodatkami 2 razy na trudnym. O matko. Podziwiam. Ja chyba nie dam rady przejść tego Wiedźmina z wszystkimi dodatkowymi rzeczami. Bo tego jest tak masakrycznie dużo, że to mnie przeraża trochę. Ja nie mam nawet tych dodatków jeszcze. No i gdzie ten niewierny mąż? Gdzie ten niewierny mąż? Nie chcę nikogo.
W sensie tego? To nie jest ten. Nie! Nie o to mi chodziło. Teraz umieraj, bo przez przypadek dałam ci pieniądze. No. Dobra, zrobimy to inaczej. Oj, tam mnie zabijał, cywil. Weź mnie, nie denerwuj, koleś. I ty następny. Matko, musicie mi przeszkadzać w moim ważnym zadaniu. No, co ty za jeden, kurde? Oddawaj moje pieniądze. Zabrałeś mi wszystkie pieniądze, oddawaj. Dobra, gdzie jest ten niewierny mąż? Nie, nie grałam w Assassina Trójkę w ogóle. Ja grałam jedynie w... dwójkę. Właśnie. Nie, puśćcie. No. Nie! Boże drogi, ja chcę wyjść na ten mur. Bo chyba tam jest na tym murze. Gdzie ten niewierny mąż? Boże, w jedynkę, dwójkę, w Black Flaga, w Syndicate. I to chyba tyle. Chyba. Tu jesteś, niewierny mężu! A masz po mordzie. A masz po mordzie. No już. Nawet dzidą się nie potrafisz posługiwać. Ja cię tu nauczę. Ja cię tu nauczę. No, wrócisz do swojej żony, czy nie? Boże, jakiś zwykły strażnik, nie? Kurde. Mech, mech. Brutalnie się zrobiło. No. Włócznia niewierności z synchronizowany. To jedyna. Oglądałaś mecz? O matko, nie, nie oglądałam meczu. Nie oglądam meczów, w ogóle nie interesuję się za bardzo. Także nie, nie. On ewidentnie ma ochotę się podyndać na tych palach. Tak. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, co dalej. Tu mamy jakieś zadanie kurierskie. Wróć. Ale powiem wam, że kurczę, tak strasznie mi się podoba głos Geralta w polskiej wersji. Boże, to jest miód na uszy. Uwielbiam go słuchać. Zresztą on zawsze miał dobry głos. Nie wiem, czy to ten sam aktor zawsze grał we wszystkich częściach. Ale przegenialne. Jest przegenialne. Dobra. Gdzie jesteś? Tu. O, cześć, Samfu. Ten sam. O, dobrze. Okej. Okay. Szybko dostarcz te trzy listy. O, matko, trzy aż... Coś czuję, że będzie z tym problem. Mamy 2 minuty 30. Ja chcę mapę. O kurczaki. A gdzie jest trzeci? O, w mordę kopany. Najpierw musimy iść do przewoźnika. Dobra, tędy może. Coś czuję, że nie zdążymy, to jest...
Tam jest konik. O, tu jest skrzynka, ale teraz nie mam na to czasu. Dobra. Szybko na konia. Matko, nie zdążymy. To jest w dwóch różnych, tak różnych miejscach, że ja pierniczę. To jest tu! Tu. Ezio. Dobra. Tego mamy załatwionego. Gdzie jest mój koń? Właśnie, niego i lecimy dalej. No ale nie w ścianę, człowieku. Szybko. 30 sekund, w życiu nie zdąży. Geralt to mój mąż. Wercia, okej. Okay. Jezu, 18 sekund w życiu. Strasznie ciężkie. Pędzimy w ścianę. No. Chcę mapę, a nie czytać listy. Tutaj by było chyba szybciej, może. Do tego przewoźnika. Spróbujmy nie wpadać na ludzi. Okej. No, nie, zostawcie mnie. Dobra. Szybko! Asasyno! Jeszcze ktoś mnie zechciał gonić, naprawdę. Ktoś mnie zechciał gonić. Kurczę, chyba źle pojechałam. Mi się wydaje, że tam było szybciej. Nie, jedź dalej, jedź dalej. Gdzie ty jesteś? No. Teraz nie. Tu asasyn. Też mi się wydaje, że nie zdążę. O co, złą stronę jeżdżę, no. Najpierw od razu przeskoczyć przez mur na drugą stronę i po dachach najszybciej. O, czekajcie. Szybko. Może się jeszcze uda, chociaż mamy długą drogę teraz. Spróbujmy jak najbardziej na przełaj, powiedz. Tylko że on na tych płotkach, jak on przeskakuje, to on się zatrzymuje troszeczkę. Wrócimy czas. Może się uda. Please, trzymajcie kciuki. Ja już nie chcę tego robić. Trzeci raz. Dzisiaj. Szybko. Asasyno. Ezio. Auditore.
szybko. No nie wierzę w to. 10 sekund. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie wierzę w to! Tak blisko byłam! Tak blisko! No nie dałam rady. Kurde! Dobra. Tędy na pewno jest najszybciej. Tylko trzeba teraz... Boże, nie pokazujcie mi tego głupiego listu. Mnie to naprawdę nie interesuje. Dobra, najpierw musimy do tego. Musimy po kolei to zrobić, bo inaczej to dupa zbita i tyle. Przejechać po ludziach, nieważne. Pominiemy te płotki trochę. On gdzieś tutaj jest. O, dobra. Szybko. Teraz tego musimy załatwić. Ile znam się z Marysią? O matko. Nie wiem, ciężko. Trzeba by było policzyć, kiedy nagrywałyśmy vloga. I od tego czasu, znaczy, no, nie do końca, bo jeszcze wcześniej żeśmy się znały, ale że tak powiem bardziej na żywo, to od tamtego czasu. Pierwszego vloga, jakiego nagrywałyśmy razem, żeby policzyć. Dobra. I ostatni. Teraz powinniśmy dać radę. Bez problemu. Trzeba było to w odpowiedniej kolejności zrobić, no. Przynajmniej mam taką nadzieję, że damy radę. Teraz daleka droga. Znowu. Kiedyś ci się uda. Trzymamy wszyscy kciuki. Jej! Dziękuję. No, 40 sekund. Mamy szansę. On gdzieś tu jest. Tu. Uff, udało się. Proszę, trochę. Ale masakra. I znowu mi wcięło konia. No, już myślałam. Gdzie uciekasz, koniu? Dobra, to teraz musimy wrócić... do rendy. Czekajcie, zgubiłam się. Ja chcę pojechać... tutaj, na przykład. Dobra, to jest tam. To przejeżdżajmy jeszcze więcej ludzi. Jej, dziękuję za gratulacje. Ach, coś mi się udało. Dobra. Zobaczmy. No to zostały zlecenia zabójstw, to możemy jakieś jedno czy dwa wykonać. Ech, ty masz problem, asasynie, z tym wspinaniem się. Dobra, gdzieś w tamtą stronę. Aha, nie, bo to jest na mury. Ja nie chcę na mury. Masz jeszcze wyścig. Aha! A faktycznie. Nie zauważyłam go. O matko, coś czuję, że będzie jeszcze trudniej. Gdzie ten wyścig?
No kurczę, ten wyścig tak u góry. Chyba. Albo i na dole. Nie po tej stronie murów. Super. Teraz się tam nie wrócę. Świetnie. Ekstra. Genialnie. Ja... Co mi tu mucha latają? Skąd ty się mucho wzięłaś? O, skrzynka. To takie naturalne, że ktoś skacze po wszystkich, prawda? Oczywiście. Lubię wyścigi w Wiedźminie 3. W Wiedźminie 3 były wyścigi? Oh my gosh. Chyba nie doszłam do tego etapu. Gdzie ten z wyścigiem, no? Tu. I teoretycznie gdzieś tu ma być. Gdzie on się schował z wyścigiem? Chyba, że jest na tym budynku. Ogarnijcie level, Ani. No, a ten to czemu ucieka niby? A tu jest! Oh my gosh, coś czuję, że będzie ciężko. Jak już z tymi listami było ciężko, to już z tym bardziej. Tak, koleś. Jestem oczywiście najlepsza, ale w odwrotnej kolejności. Dobra, teraz skupienie. Level hard! Naprawdę? Teraz gdzieś tam. No właź, właź, właź. Parkurzysto. Oh shit. Dobra, tu. Which way? Which way did he go? No! Ezio! Nie wkurzaj mnie nawet. Ci normalnie wezmę i przygrzmocę. Tędy. Goni mnie, skubaniec. Ja tu wyścig robię, no! No. Ezio. Szybko. Szybko. Nie. No błagam, wspinaj się. Okej, sianko. Sianko, dobra rzecz. Tam. O kurde, to jeszcze nie jest koniec. Ciekawe, jak daleko było do końca. A nie osobiście dyscyplinuje Ezio, to by było ciekawe. Aha, opowiedz, jak tam było na Game On. Ojej. Na Game On było fajnie, aczkolwiek... Kurczę. Aczkolwiek mało się trochę działo, powiem wam. Kurde, mogę się skupić. Czy ja mogę to zresetować? Powiem wam, że trochę mało było tam rzeczy do oglądania. Była taka strefa z grami retro i w sumie ona była chyba najciekawsza, oczywiście. Czy ja mogę to zresetować? Chyba nie.
I ona była w sumie najciekawsza. Było kilka meczy z różnych gier, tam Hearts of Stone chyba, czy jakoś tak to się nazywało, nie pamiętam. Coś tam z Counter-Strike'a było. Nie. Co jeszcze? W sumie takie stanowisko, gdzie można było jeszcze fajnie pograć, to było z Xboxa tylko i z PlayStation nic nie było. I ogólnie tak, no wiecie, no nic nadzwyczajnego. Powiedziałabym, że PGA jest lepiej zorganizowana, ale ogólnie PGA jest trochę inaczej, bo tam już typowo pod nowe gry jest jednak robione targi. No nie tu, Ezio, ja pierniczę. Ja po prostu nie wierzę w to, co on robi czasami. To jest takie denerwujące, bo nie wszystko zależy ode mnie. No w sumie mniej więcej w podobnym czasie tu dotarłam. Jestem tylko ciekawa, jak jeszcze daleko. No, nie to co IM albo PGA. No, ale fajne rzeczy, bo zazwyczaj, wiecie, na takich imprezach zazwyczaj są te same stoiska, tak naprawdę. No super, genialnie po prostu. Po prostu akurat teraz miałam trochę więcej pieniędzy do wydawania i po prostu tak jakoś się złożyło, że sobie nakupowałam. A po prostu też ciężko się oprzeć niektórym rzeczom, więc... No ale rzeczy fajne, jeszcze dodatkowo... Jeszcze dodatkowo miło czas spędzony z przyjaciółmi, także super sprawa. No, please, Ezio. Jakie to jest denerwujące. Przecież możesz się tam wspiąć. Boże drogi. Nerwicy dostanę. No, tak. Świetnie. Dobra, to już w ogóle nie ma sensu. Zabiorę sobie skrzynkę za to. I dobrze, czasem na takie rzeczy trzeba trochę powydawać, no. Że ten gość się nie połamie, ano. To jest... Aha! Tu mam napisane punktów 11 na 18. Czyli to, kurczę, nie będzie takie proste. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Jak nie, to przerwiemy i porobimy coś innego. Znaczy, w ogóle zrobiłam przerwę chyba. No, super. Wiecie, już par sześć, że jest ciężki ogólnie ten parkour, ale... jeszcze dodatkowo kwestia sterowania jest tutaj do dupy, bo niestety Ezio nie zawsze robi wszystko, co ja bym chciała i tak jak bym chciała, więc... Ekstra, znowu tu spadłam. I dlatego też nie wszystko wydaje mi się, że wynika z moich umiejętności, tylko kwestii też sterowania. A, bo to mogę od razu tutaj skoczyć. Tutaj.
Ja bym to musiała idealnie wykonać, to jest najgorsze. No, super. Już też spadłam ekstra. No tu już jestem przy końcu, no. Tylko czy mi czasu wystarczy, to jest pytanie. Jest! Udało się! Oj, gosh. Udało się! Jej, cześć Karolina. Znam ten ból, jak gra, miałam to samo. To nie jest wyścig o samobójstwo. Ale ja nie lubię, jak mi coś nie wychodzi. Ja lubię, jak mi wychodzi. Tak, steruję klawiaturą. Raczej na klawiaturze. Ha, oczywiście, że skill. Dobra, to z racji tego, że mi się udało, to możemy zrobić przerwę w tym czasie. No, w ostatniej sekundzie, dosłownie. Dobra, to za 5 minut wracamy.